Cześć Kuba, grasz przeciwko swoim kolegom z pracy, przeciwko drużynie UBS-u. Jakie to uczucie? Ciekawie, w zeszłym sezonie grałem akurat z nimi w drużynie, w tym sezonie przeciwko. Zobaczymy. Znasz dość dobrze pewnie swoich kolegów, przeciwników. Kogo można się najbardziej obawiać w drużynie UBS-u? Na pewno Cygana, bo gra pewnie i stabilną formę prezentuje. Natomiast mają też trochę zawodników, z którymi nie grałem w zeszłym sezonie, więc też ciężko mi powiedzieć. Za to wasza forma idzie w górę, ostatnie mecze wygrane. Odzyskaliście radość z gry? Tak, jest coraz lepiej. Początki były trudne, trochę kłótni w drużynie, ale jest coraz lepiej. Szkoda, że tak późno, bo szanse na awans już słabe, ale forma idzie w górę. Jakie założenia taktyczne dzisiaj? Zawsze do przodu. Przed sezonem Kuba Poradzisz z waszej drużyny powiedział, że odkupił właśnie ciebie z drużyny UBS-u za paczkę bananów. Potwierdzasz to? No nie do końca tak było. Po prostu w zeszłym sezonie grałem w UBS-ie, bo KPPN nie startował nigdzie. W tym sezonie gramy swoją drużyną, gramy razem od kilkunastu lat już, więc zawsze ze swoimi. Jaki będzie wynik dzisiaj? 6-0 dla nas. Dzięki serdeczne. Dzięki.